Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie we wtorkowej pogadance. Jak widzicie, na moim ołtarzu leży moja księga. I to właśnie dzisiaj o niej chcę z wami porozmawiać. Zbliża się Sabbat Mammon. To nasze wielkie święto, przesilenie. Żegnamy pewien czas dobrobytu, plonów. W Mammon urządzamy właśnie wielkie przyjęcia, ale też i zaczynamy nowe rozdziały naszego tworzenia. Stąd właśnie dziś będzie o księdze. Księdze cieni, Book of Shadows, Grimoire. Różni ludzie różnie nazywają swoje księgi. I tutaj chciałbym opowiedzieć trochę o swojej księdze. Oczywiście nie wszystko mogę powiedzieć, ale postaram się wam opowiedzieć to, co mogę, jak tworzę swoją księgę. Kochani, okres właśnie sabatu Mabon to doskonały czas na to, aby w ogóle zacząć pisać tak na poważnie, tworzyć własną księgę cieni. Oczywiście, jak to powtarza moja dobra przyjaciółka Joanna Wiśniewska, i tutaj wielki ukłon w jej kierunku. Magia jest wolnością. Pamiętajcie, zawsze jest czas na rozpoczęcie, zawsze jest czas na początki i tworzycie jak czujecie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę stare zapiski, stare informacje, a wiedza stara jest słuszną wiedzą, to rozpoczynanie, tworzenie swojej księgi najlepiej zacząć właśnie w okresie sabatu Mabon. I tutaj mówię o kwestiach takich od podstaw. Oczywiście w dzisiejszych czasach możemy zacząć tworzyć dowolną księgę. Może być to księga, którą zapisujemy sobie codziennie na karteczkach, na fiszkach, wkładamy w jedno miejsce i już jest księga. Możemy zacząć pisać swoją księgę w komputerze, prowadząc swoisty dziennik. Możemy założyć księgę elektroniczną i tam wpisywać swoje poczynania, swoje magiczne przedsięwzięcia, swoją wiedzę. Ja jednak jestem tradycjonalistą i zdecydowałem, że będę prowadził klasyczną księgę cieni, czyli po prostu w jak najbardziej możliwie naturalnej, pierwotnej formie, czyli na papierze, w pięknej, skórzanej oprawie. I tutaj znowu kolejny ukłon do moich dziadów, a do moich przodków. Cały papier, który składa się na moją księgę, liczy sobie około 80 lat. A to dlatego, że miałem niebywałe szczęście i miałem dziadków, którzy pracowali w sądzie. Mój dziadek był woźnym sądowym i jednym z jego obowiązków było roznosić papier właśnie sekretarkom, adwokatom, prokuratorom. No i kiedyś przy porządkach strychu właśnie znalazłem bryty starego papieru, który właśnie użyłem do swojej księgi. Założenie w ten sposób księgi bardzo zobowiązuje, dlatego podszedłem do całego dzieła tworzenia w bardzo konkretny, przemyślany sposób. Całą swoją księgę cieni zrobiłem od podstaw sam. Kartki są szyte ręcznie. Użyłem tylko i wyłącznie naturalnych elementów do stworzenia swojej księgi. I tak jak powiedziałem wcześniej, użyłem papieru, który liczy sobie około 80 lat. Papier taki ma swoje pewne defekty, ale dla mnie są to urocze defekty. Jest zarzucony, pachnie, a jego brzegi nie są do końca równe. I to jest właśnie już magiczne. Ja troszeczkę niektóre karty
tylko to, jakby to nazwać, podrasowałem, to znaczy używając kawy, herbaty, bo nie każda strona była taka zarzucona pięknie, szczególnie te ze środka Brytów, takich owiniętych beli tego papieru, więc stwierdziłem, żeby troszeczkę to ujednolicić, ale dodać też i swojego własnego charakteru. To właśnie użyłem kawy, ale nie tylko kawy. Zrobiłem bardzo mocny napar właśnie kawowy, herbaciany i czekolady. Tutaj użyłem kakao i taką miksturą zacząłem przecierać wszystkie karty papieru. Nie dość, że przepięknie wyglądają, nie dość, że cudownie pachną, no to jeszcze wyglądają naprawdę dodatkowo na bardzo wiekowe. A taki efekt według mojej estetyki i tego, co sobie umyśliłem, chciałem osiągnąć, więc myślę, że osiągnąłem. Następnie wszystkie karty były suszone w moim ogrodzie, aż całkowicie wyschły. Były bardzo pogięte, bardzo nierówne. Trudno byłoby po takich kartach pisać, więc każdą jedną stronę pieczołowicie wyprasowałem i w czasie prasowania zgiąłem na pół. Były to dosyć duże bryty. Po zgięciu takiego jednego brytu wychodził mi format A4, czyli mam jakby złożoną kartkę składającą się z czterech stron. Moja księga liczy 380 stron. Więc jest to sporo, ale też i dużo wiedzy mam zamiar w niej zapisywać. Już jest pokaźnie zapełniona, a udało mi się odzyskać, co prawda nie w całości, ale mówmy elementami, księgę mojej babci kochanej. No i wiedza mojej babuszki jest tutaj właśnie skrzętnie przepisywana. Myślałem, żeby połączyć te dwie księgi. Niemniej jednak jeszcze tego tak do końca nie czuję, więc na razie przepisuję jak pilny uczeń magów wszystko do swojej księgi, a zobaczę, czy połączę. Wiecie, to jest dowolność. Niemniej jednak księga mojej babci ma inny zupełnie charakter. Jest to księga, jej księga. Wiedza oczywiście jest przepisywana. Wiele mądrości, wiele rytuałów, wiele zaklęć, wiele przemyśleń mojej babci w jej księdze jest. Niestety część tej księgi jest zniszczona, ale nie jest możliwe przeczytanie, co tam w niej jest, ale być może, wiecie, nie wszyscy muszą móc czytać księgę i nawet nie powinni czytać księgi. Więc odbieram to za dodatkowy plus i dlatego stąd moje przemyślenie, czy połączyć w jedną. Nie wiem, czy zasłużyłem jeszcze na to. Więc tworzę własną księgę. Kochani, więc o kartach już wiecie. Karty stare, karty szyte ręcznie. I tutaj istotne. Ja wyczytałem w mądrych księgach, że dobrze jest szyć, bo jeżeli karty były suszone, przygotowywane w czasie dnia, czyli w blasku słońca suszone, tak samo szycie zaczynamy w nocy. Tutaj wystarałem się o pełnię i zacząłem szyć w pełni. Użyłem nici jedwabnych. Mam księgę segregowaną na poszczególne jakby działy. I tutaj musiałem przeliczyć karty, aby mniej więcej te działy, mniej więcej oczywiście, były jednakowe pojemnościowo. Co prawda podejrzewam, że podczas całego tworzenia, podczas pisania będę dokładał strony, być może zrobię drugą, którą zespolę właśnie z tą pierwszą częścią, bo już widzę, że nie wszystko mi się pomieści, ale wygląda zacnie, jest taka niedomykająca się, jest szeleszcząca, więc jak najbardziej taka po mojemu. Następny krok to była cała oprawa. Użyłem tutaj starej okładki i tutaj znów wielki ukłon do moich dziadków. Użyłem starej okładki, myślę, że mającej podobnie lat, z jakiegoś wielkiego biurowego zeszytu, bardzo twarda, bardzo sztywna, i całość oprawiłem w skórę.
No i tutaj nie poszedłem na łatwiznę. Może niektórym się to nie spodoba, bo to nie jest fit wege, bo jest to naturalna skóra, prawdziwa. No ale tak czułem i tak zrobiłem. Skóra jest z brytów, jest to skóra nubukowa, cielęca. Ma piękną teksturę, ma piękną fakturę, ma cudowny kolor. Ja sobie wymyśliłem, żeby ona nie była taka jednolita, więc ona tutaj jest jakby łączona. Jest taka lekko nagryziona, pofalowana i myślę, że to dodatkowo dodaje jej takiej estetycznej ciekawości. Księga jest dosyć ciężka, bo jak kiedyś ją zważyłem, to księga waży mi, no słuchajcie, ponad 4 kilo, więc no jest ciężka, a jeszcze wraz z zapełnianiem podejrzewam, że trochę kilogramów dojdzie, no ale jeżeli wiedza jest szacowna, to i waga też podobno być musi. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, jak ją ozdobić. Ja poza swoim takim staropierdzielskim sposobem otaczania się przedmiotami. Lubię piękne rzeczy, oczywiście piękne po mojemu, bo to nie znaczy, że się ma wszystkim podobać. Lubię taką patynę czasu. Doszedłem do wniosku, że jednak moja księga będzie dosyć skromnie, ale po mojemu z klasą i mnie się bardzo podoba, ozdobiona. Czekała na swoją perłę w koronie, czyli kamień, który ją wieńczy, dosyć długo. I wybrałem kamień, który najbardziej ze mną rezonował, który najbardziej jest dla mnie magiczny i który najbardziej mnie osobiście się spodobał. Otoczony jest taką jakby otoczką z miedzi. I tutaj też wyszukałem starego drutu miedzianego, który wyplotłem specjalnie, który otoczyłem cały kamień i jest to strażnik tej księgi, ale też i dla mnie bardzo, bardzo mocny, energetyczny, taki towarzysz moich działań. Cóż, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie techniczne działania. Chociaż może nie do końca, bo pewnie, wiecie, moja księga jest dla mnie dużym wyzwaniem, jest bardzo dużym towarzyszem. Traktuję ją trochę jak dziennik, jak powiernika. Są to duże emocje, naprawdę duże emocje. Stąd przepraszam, że może całość przekazu, którą mam dla Was, informacji będzie trochę chaotyczna, ale mam nadzieję, że nie nazbyt i jakoś to wszystko będzie zrozumiałe. No więc skończyłem na jakby oprawie. Księgę tworząc, tworzymy dowolnie. Każdy ma swoje poczucie estetyki, informacje, które zdobywa, które chce zapisać. Niemniej jednak wszystko, co w niej jest, powinno mieć swoje miejsce, szczególnie podstawowe rzeczy, które muszą się znaleźć w każdej księdze. Każdy z nas ma swoją ścieżkę rozwoju, swoją ścieżkę działania, ma swoją umowę percepcyjną, ale są pewne działania, które są właśnie sztampowe, które powinny być. I tak może przejdę do otworzenia mojej księgi. Nie wszystko będę mógł Wam pokazać, ale będę starał się pokazać to też w taki sposób, abyście być może sami się zainspirowali, aby pokazać Wam troszeczkę tego mojego wnętrza, bo ta księga jest takim troszeczkę moim towarzyszem, moją częścią duszy, tego, co we mnie gra i jak gra. Więc każda księga ma swoje pierwsze strony. U mnie jest to kolor zielony, trochę srebra, złota starej patyny, czekolady. Takie kolory uwielbiam. Ale ugruntowuje mnie to też w moim czynieniu. Jest to nawiązanie do żywiołu ziemi, do magii ziemi. Uwielbiam minerały, uwielbiam zioła, więc to też myślę, że właśnie ze mną rezonuje.
Następna strona jest oczywiście stroną jakby przywitalną, powitalną, Book of Shadow. Dla mnie wymowne. Mogłem napisać oczywiście po polsku, ale tak czułem, tak chciałem, tak stwierdziłem, tak jest. Ważne jest to, co jest na dole. Każdy, kto prowadzi swoją księgę, musi ją podpisać. Miejsce i czyja własność. To są moje imię, nazwisko. Tutaj mam pentagram, który stoi na straży. Od bardzo, bardzo dobrej osoby, dobrej magini. Następna strona to strona, gdzie mam właśnie umowę percepcyjną i właśnie swoją ścieżkę. Tutaj są informacje zapisane, które nie są absolutnie dostępne dla osób postronnych, dlatego są i koperty, i dlatego też Wam tego nie pokażę. Niemniej jednak coś takiego mam u siebie. Umowa percepcyjna, ścieżka powinna być co jakiś czas aktualizowana. U mnie ostatnia aktualizacja była ponad 1,5 roku temu, więc pewnie czas niedługo właśnie się zbliża, aby taką umowę wznowić, dodać nowe elementy. Dobrym czasem jest pełnia, a ja umowę swoją, a szczególnie ścieżkę mojego magicznego czynienia spisywałem, pamiętam, w pierwszą pełnię po nowym roku, ale kalendarzowym. Tak jakoś poczułem, dla mnie była najsilniejsza, dla mnie to była też taka duża przemiana, duża zmiana, więc wtedy właśnie aktualizowałem swoje dokumenty. Kolejna strona jest powierzona bogini. Tutaj jest wycięta jedna z kart, jednej z moich kart, talii kart Tarota. Tutaj jeszcze czeka na pewne ozdobniki, ale jest jakby trochę niedokończona, chociaż już piękna. Ale staram się właśnie działać wtedy, kiedy czuję, kiedy mam taką potrzebę, kiedy no, wiem, że to, co chcę stworzyć, będzie fajne. Niemniej jednak ja poza wizualnymi efektami, które mnie odpowiadają, używam różnych ziół i różnych zapachów. Uwielbiam, kiedy dotykam strony. One już pięknie trzeszczą, ale jeszcze staram się też i czasami użyję olejku, czasami jakiegoś fajnego wosku. I każda karta, każda strona ma swój charakter, swój zapach. Kolejna, mogę. Tu jest błogosławieństwo. Spisane po mojemu, z moimi słowami. Mamy pentagram, czyli jest to błogosławieństwo całej księgi. Kolejna strona jest stroną. Tutaj mamy 13 praw, 13 przyrzeczeń czarownicy, maga. To są takie właśnie podwaliny. Słusznie jest to mieć, słusznie jest mieć taką stronę, aby móc sięgać do tego źródła, aby móc wzbogacać się, aby móc wzrastać energetycznie, wzrastać w czynieniach i mieć ten odnośnik na wypadek, jeśli by zdarzyło nam się troszeczkę zboczyć z kursu. Po mojemu ozdobione jest mnóstwo roślin, mamy kwiaty, oczywiście pentagram, no i jakieś tam moje zdobniki. Następna strona, tak sobie patrzę, czy mogę. Tutaj niekoniecznie. Tutaj mam, kochani, konsekrację swojego magicznego imienia. Tutaj mam kopertkę z tym właśnie moim magicznym imieniem. O, ale to jest nie do czytania. Też po mojemu. Każdy mag, każda magini, pracując z energiami, działając magicznie, aby móc przede wszystkim chronić siebie, działając magicznie, jakby mamy kontakt z różnymi energiami, nie zawsze fajnymi. Więc pracujemy właśnie z nimi,
chowając się, zabezpieczając się za swoim magicznym imieniem. Teraz zobaczę, co następne. Tutaj mogę. Tutaj mam kilka informacji o żywiołach, takie podstawy. Podstawy podstaw mamy. Ogień, mamy powietrze, wodę, ziemię, mam wezwanie czterech żywiołów, mam pożegnanie, mam inwokacje, znów kierunki świata. To jest wszystko, to są wszystko informacje pomocne do tego, żeby chociażby zrobić właściwe ustawienie magiczne swoich ołtarzów. Pamiętajcie, że działania kierunkowane wzrastają. Dobrze jest wiedzieć, gdzie mamy swoją zachód, wschód, południe, północ. Każdy, kto czyni magicznie, jest wręcz zobowiązany wiedzieć, gdzie jest północ, bo później sobie ukierunkujemy resztę właśnie z całym świata. Tutaj to jest potrzebne przede wszystkim w czasie pracy z żywiołami, w czasie tworzenia rytuałów, aby dobrze, jak najlepiej ukierunkować własną energię do jak najlepszego działania. To jest coś do zapisania jeszcze. A, i tutaj mam stronę odpowiedzialną, tak koło życia, koło roku, koło czynień magicznych z odpowiednikami, z nazwami właśnie kolejnych sabatów i esbatów. To gdzieś takie właśnie stare rycinki. Pewnie gdzieś dojrzałem, podrukowałem, czekałem jeszcze tutaj na swoiste ozdobniki, jakieś zapisy, ale jakby baza jest. Pamiętajcie, że księga na pewno będzie się rozwijać razem z Wami, wraz z Waszą zdobywaną wiedzą, wraz z Waszymi doświadczeniami. Księga jest takim Waszym dziennikiem, towarzyszem. Czasami zapisujecie swoje przemyślenia, swoje myśli i te pozytywne i trochę mniej. Możecie wpisywać wiersze, możecie wpisywać wszystko, co Wam rezonuje w danym momencie. Dlatego pewnie, jak już się zapisuje i rozpoczyna pisanie pierwszej księgi, na jednej się zapewne nie skończy, aczkolwiek to wszystko zależy od Was. No i ja tutaj mam dalej rozpisane święta. I nasze zbaty, sabaty. Mabon właśnie jako pierwszy, zaczynający. I tutaj kolejne, następne, jest mnóstwo różnych takich tam ukrytych skrytek i skrycieczek różnych. Mamy informacje, mamy różne zioła. Tutaj mam zapisane skrypty. Tworzymy, tak? Tutaj mamy Imbolc. Też jest... Zobaczę, czy mogę. Tak, tutaj mogę. Możemy sobie działać. Ja maluję, ja piszę. Używam do pisania swojej księgi, co jest istotne, tylko jednego pióra. Oczywiście wiadomo, że no, wkład się zmienia, ale to jest jedno pióro. I tutaj znów ukłon, bo jest to pióro, które bardzo dawno temu dostałem w prezencie od swojej babuszki. Strasznie o nie dbam. Jest bez mała moim przyjacielem i właśnie powiernikiem słów moich w mojej księdze. To jest istotne, ponieważ to jest swoiste sakrum dla nas, dla osób, które piszą swoją księgę. Podchodzimy do niej zawsze z należytą intencją, zawsze z szacunkiem. Przekładamy tutaj wszystko, co jest w nas magiczne i ta księga musi być właśnie szanowana. Dlatego to tworząc, siadając do księgi, działając, nie robimy tego nigdy na szybko po przysłowiowym łebku i staramy się jakby tworzyć, uświęcając swoje dzieło. Stąd właśnie ja używam jednego pióra. Tutaj mamy ostare, tutaj mamy beltane, są zioła, jak widzicie, tutaj mam lawendę. No i kolejne strony jeszcze do uzupełnienia tego. Tutaj troszeczkę jest. Także dużo, dużo pisania przede mną. I to jest jakby pierwszy dział. Będzie właśnie o wszystkich sabatach, esbatach, o żywiołach. Jest o runach. Informacje takie podstawowe, podstawowe. Następny dział, który jest w mojej księdze. Przejdę, zobaczę. To jest... Słuchajcie, dział o ziołach.
zajmuję się ziołami, uwielbiam tutaj, do tego, aby chcę zacząć tworzyć taką stronę, bo to jest jakby zaczynający się dział. I tutaj będzie jeszcze coś wymalowane, będzie napisane, będzie właśnie dział zioła, ziołolecznictwo, recepty. Najpierw tak poczułem, żeby to tak jakoś zrobić, żeby odróżnić, więc użyłem soku buraczanego i tutaj będzie właśnie dodatkowo jeszcze narysowane, namalowane, jeszcze nie wiem, ale właśnie informacja, że właśnie wkraczam w dział ziołolecznictwa i ziół. Tutaj już jest mnóstwo różnych informacji. Mam informacje, które użyłem, opowiadając wam na przykład o wierzbie. Tutaj są informacje o kolejnych ziołach. Wszystkie zioła, tutaj mam wrotycz, odnośniki, dlaczego, dla po co, jak użyć, jakieś zaklęcia odnośnie wrotyczu. Mam krwawnik, no i tutaj jest mnóstwo różnych innych czekających na uzupełnienie. Jest konkol, jest tasznik, no mnóstwo. Jest glinnik, jest kłucze ziele, mam miętę, która o jeszcze pachnie. O Jezu, jak cudownie. Bogowie. Cudo. Więc staram się, aby ta moja księga właśnie taka była. Mamy nagietek, mamy lipę, mamy no, mnóstwo tutaj. Mam o ostrożeniu. Ostatnio wam opowiadałem o ostrożeniu. Mam tutaj różne zapiski na różnych karteczkach. Wszystko jest ładnie wklejone, wszystko jest ładnie posegregowane, aby ta wiedza była ugruntowywana. To jest taki mój codzienny właśnie towarzysz. Następny będzie rozdział recepty, oleje, różne sole. I tutaj też już mam informacje, są zapisane. Są zioła na sukces, na bogactwo, na przyciągnięcie bogactwa, na mieszanki na przykład na dobrobyt. Są kadzidła, sole do kąpieli, jak zrobić olej, olej obfitości. Mnóstwo różnych informacji, które są ciągle używane. Mam zaklęcia. Jakie zaklęcie przy jakim kadzidle? Jakie kadzidło do jakiego oleju? Olej, jaki najlepszy, kiedy zrobić? Mnóstwo wiedzy. No i mam też rozdział poświęcony zaklęciom. Tutaj na przykład rytuały. Tutaj będą i są już wpisywane różne zaklęcia, różne dekrety, wszelkiego rodzaju czynienia, takie rytualne, przepisywane właśnie z księgi. Tutaj na przykład mam stronę poświęconą poświęceniu pentagramu. Z księgą byłem u... wszyscy znacie Joanny, więc no, tutaj nie ma co mówić. Chyba jedną z najsilniejszych magiń tego wszechświata i razem właśnie no, uczestniczyłem w poświęceniu pentagramu, więc potęga, siła była wielka. Strona cudownie pachnie. Ja staram się, aby te strony wszystkie były w jakiś sposób właśnie jakby, jak to powiedzieć, wszystko co czynię w swojej księdze, czynię z najwyższą właśnie atencją, czynię, aby to było też i estetyczne, ale też i wyjątkowe. Tutaj mam na przykład rytuał na miłość, na polepszenie miłości, na wzmocnienie uczucia. Tutaj mam prawdziwą, suszoną różę. Wszystkie zioła są zbierane w odpowiedni sposób suszone. I cała ta strona pachnie olejkiem różanym, więc staram się jakby nadawać specyficzny rytm każdej stronie. Tutaj nie do końca mogę pokazać, bo jest rytuał na wzmocnienie intuicji. Tu są moje własne osobiste znaki odnośnie wszystkich żywiołów, a praca z intuicją jest bardzo, bardzo, bardzo istotna, ale to też są znaki, których używam do moich własnych czynień takich magicznych.
Kochani, Księga Cieni to bardzo, bardzo silny artefakt, to skarbnica naszej wiedzy, to nasz przyjaciel, to nasz powiernik. To też przedmiot magiczny. Każdemu z nas zdarzyć się może zwątpienie, czasami zmęczenie. Czasami zdarza się pójść w uliczkę, która okazuje się jakimś zakrętem. I to jest właśnie nasz powiernik, nasz rycerz, który w razie potrzeby pomoże nam z powrotem wkroczyć na ścieżkę, którą chcemy podążać. Tworzenie własnej Księgi Cieni sprawia olbrzymią radość, olbrzymią przyjemność. Pamiętajcie też, że tutaj zapisywane słowa, zapisywane myśli mają moc sprawczą. Możemy, pisząc swoją Księgę Cieni, rozwijać się, wzrastać energetycznie, a później, po naszym odejściu, może się ona stać przepięknym darem naszych myśli, naszych serc, najsłuszniejszemu następcy. Także, kochani, bardzo, bardzo Was zachęcam do tworzenia własnych ksiąg. Twórzcie, cieszcie się nimi, twórzcie je według Waszych wizji, według Waszych pomysłów, według tego, co w Was gra i tego, co czujecie, aby czerpać z tego jak najwyższą, najlepszą przyjemność i umacniać się we własnym działaniu. Pięknie dziękuję Wam za uczestniczenie w tym filmiku, za wysłuchanie. Zachęcam do zapytań, zachęcam do komentarzy. Jestem strasznie ciekawy, jak Wy tworzycie swoje księgi, czy w ogóle tworzycie. Strasznie czekam na Wasze opinie, na Wasze wypowiedzi. Pięknie dziękuję i cudownego popołudnia Wam życzę.